Hej, witam Was, Marek i Tym razem, moi drodzy, uronię rąbek wiedzy sekretnej. Uronię rąbek wiedzy na temat tego, jak prosty, samodzielny sposób możecie równoważyć własne ciała. Ta tematyka myślę, że zaciekawi każdego, kto wie, że ma zrotowaną miednicę, że ma jakąś skoliozę, że ma nierówne barki, krzywo ustawioną głowę, ponieważ jednym ćwiczeniem jesteście w stanie wprowadzić swoje ciało tak niesamowite zmiany, że jest to praktycznie aż nieprawdopodobne, że da się to zrobić. Ale jeżeli pozostaniecie ze mną dzisiaj do końca tego odcinka, to przekonacie się, że często niemożliwe jest absolutnie możliwe, tylko trzeba mieć ku temu odpowiednie narzędzia i odpowiednią wiedzę. Zapraszam Cię zatem do doświadczenia. Kiedy trafisz do każdego bodyworkera, nieważne czy to będzie kumaty, masażysta, czy fizjoterapeuta czy osteopata, to zazwyczaj taka osoba, żeby określić jakie jest ustawione Twoje ciało, posługuje się takimi punktami, które odzwierciedlają położenie poszczególnych modułów kostnych. Stąd ja proponuję Tobie, żeby stanął, stanęła sobie w lustrze. Najlepiej, żeby lustro było tak duże, żebyś dokładnie mógł, mógł i mogła przyjrzeć się swojej sylwetce i poobserwuj swoje ciało razem ze mną. Stań wygodnie przed lustrem i żeby upewnić się, że twoje kończyny są ustawione równo, złącz stopy. To jest podchwytliwy temat, bo jeżeli kiedyś miałeś albo miałaś poważnie zwichniętą, złamaną nogę, albo jakieś problemy z biodrami, to Twoje kończyny mogą być nie do końca równe. Ale 90% ludzi ma raczej kończyny o podobnej długości. I stąd, kiedy złączysz nogi, po pierwsze, chciałbym, żebyś znalazł, znalazła dwa kolce biodrowe przednie górne. To takie dwa punkty kostne, które wystają na przedniej części miednicy. To takie dwa guziki, które bardzo łatwo jest namierzyć. Nieważne, czy jesteś gruby, czy chudy łatwo jest je trafić. I upewnij się, czy te kolce biodrowe przednie, górne, czy te dwa punkty są ustawione w linii. Jak widzicie, u mnie raczej są ustawione równo, ale nierzadko w Waszych sylwetkach będziecie w stanie zauważyć nawet takie różne dziwne przywary, że jeden kolec będzie wyprzedzał drugi, albo będzie przewyższał drugi, nawet o ładne kilka centymetrów. Punkt numer dwa, żeby znaleźć, trzeba się przesunąć palcami troszeczkę wyżej i wyczuć, gdzie kończą mi się Dziesiąte, jedenaste, a w zasadzie najbardziej interesują mnie dwunaste żebra. Określam, gdzie te wypukłe żebra, te dolne żebra się kończą, gdzie się opierają. Układam w tych dwóch częściach dłonie, tak żeby małe palce były podparte pod żebrami. Wykonuję głęboki wdech i staram się zaobserwować, czy moje żebra pracują w symetryczny sposób. Czy obie strony ładnie rozpychają się do boku i delikatnie ku górze? Czy tak naprawdę grubiej je w tym brzuchu, kiedy wykonuje wdech? Czy czasem nie pojawiają się takie sytuacje, że jedne żebra unoszą się dużo wyżej niż drugie, że żebra w ogóle stoją w miejscu, albo jest jakaś inna asymetria? Najczęściej, kiedy tutaj pojawia się asymetria, masz problem ze skoliozą w odcinku piersiowym kręgosłupa. Punkt numer 3 to końce mostkowe obojczyków, czyli kiedy wymacasz swoje dwa obojczyki, dwie płaskie, w zasadzie podłużne kości, długie podłużne kości i wymacasz takie dwa końce, które kończą się na zaraz bezpośrednio przy mostku, te palce powinny również być ustawione równo. I teraz w sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś asymetrie, bardzo często jeden obojczyk przewyższa drugi i jest wycofany względem tego drugiego obojczyka. Czyli chcesz mieć tutaj zachowany poziom, a kiedy dzieją się takie sy sytuacje że jeden obojczyk jest wyżej niż drugi, prawdopodobnie masz problem. Ostatni, czwarty punkt reflektoryczny, czwarty punkt, który odzwierciedla ułożenie naszego kośćca, to wyrostki sutkowe kości skroniowych. Staram się wyczuć, gdzie mam uszy i bezpośrednio za tymi uszami staram się znaleźć takie dwie wypustki kostne i teraz, kiedy za tymi dwoma wypustkami kostnymi ułożę kciuki, to chciałbym widzieć, że moje dłonie kończą się na podobnym poziomie, a nie ma czasem takiej sytuacji, że jedno ucho ma ustawione dużo wyżej niż drugie. Nie ma sytuacji, że jedno ucho jest jakoś przekrzywione względem drugiego. Uszy na równym poziomie. Tak więc, kolce biodrowe odzwierciedlają położenie miednicy. Dolne żebra odzwierciedlają funkcję klatki piersiowej. Końce mostkowe obojczyków mówią, jak są ustawione twoje kończyny górne, wyrostki sutkowe mówią, jak względem szyi jest ustawiona twoja czaszka. Te cztery punkty najczęściej, kiedy w jednym miejscu pojawi się jakieś wychwianie, najczęściej są równoważone wychwianiami przeciwnymi wyżej lub niżej w Twoim ciele. Więc de facto, jeżeli prawdopodobnie Twoja medycyna jest skręcona, to dalej już, dobry Boże, nie pomoże żebra wyżej, barki nierówno, głowa krzywo w jakikolwiek sposób. Czemu tak się dzieje? Tak działa prawo kompensacji. Ciało próbuje się dopasować do prawa ciążenia, do siły grawitacji i tak wykrzywić jedną część w przeciwny sposób, żeby głowa dalej wypadała pośrodku naszego ciała. I teraz wydawałoby się, że jeżeli mam krzywą miednicę, krzywe żebra, krzywe barki, krzywą głowę, to potrzebuję jakichś tam radykalnych terapii, nastawiania, masowania, rozluźniania, operacji być może. Moi drodzy, zobaczycie, jak szybko i skutecznie można odkręcić te swoje wszystkie krzywulce. Jednym ćwiczeniem, tak już wam powiedziałem. Zabierajmy się do pracy. Samo to ćwiczenie to taki mój mały sekrecik i to taki mój kruczek, który pokazuje swoim pacjentom bardzo często. Ja na to ćwiczenie mówię śrubka. Nie chwaląc się, wpadłem na nie sam, aczkolwiek podejrzewam, że wiele osób na tej planecie już to ćwiczenie wymyśliło, bo trudno jest wymyślić coś nowego w ludzkim ciele. Jednak tutaj nikim się nie inspirowałem, starałem się dotrzeć poprzez własną wiedzę, własne doświadczenie do tej techniki, no i jakoś się udało. Samo ćwiczonko jest elementem systemu, który stworzyłem, który nazwałem PRANE, czyli programem rozwoju naturalnej elastyczności. I to jest jedno z lepszych ćwiczeń, które w tym systemie wykorzystuję. Co musimy zrobić? Zasadniczo chcesz się położyć na ziemi. Leżąc na boku, zegnij jedną nogę w biodrze i w kolanie, tą dolną nogę, drugą rękę, czyli dolną rękę, ustaw za sobą. Trochę w takiej pozycji bezpiecznej, można by powiedzieć. W tym ułożeniu staram się pomyśleć o tym, żeby maksymalnie wypchnąć górną nogę w dół, równocześnie wypychając górną rękę maksymalnie w górę. Czyli moje zadanie to zabrać jak najbardziej prawą nogę w tym, w tym momencie od prawej ręki, a prawą rękę od prawej nogi. Czyli leżąc na boku w taki sposób staram się maksymalnie wydłużyć. Cały taś, cała taśma boczna, która wpływa i na biodro, i na mięsie brzucha, i na klatkę piersiową, i na głowę, już jest elegancko rozciągana. Ale rozciągnięcie zdecydowanie się spotęguje, kiedy dorzucę do tego ruch rotacyjny. Więc co robię? Trochę jak bokser, który bije prawy prosty, wkręcam kostkę kolano biodro do środka, staram się włożyć swoje prawe biodro do środka, samą prawą pierś staram się dobić maksymalnie ku dołowi, a ramię w tym samym momencie odkręcam zewnętrzne. Czyli zauważcie, stopa wkręca się do wewnątrz, ramię odkręca się kciukiem na zewnątrz. Im silniej wyciągnę prawą rękę ku górze, tym mocniej staram się wypchnąć lewą rękę ku dołowi. Im silniej prawa noga idzie ku, ku dołowi, tym silniej lewą nogę ciągnę ku górze. Czyli wszystko działa na krzyż. Prawa ręka w górę, lewa ręka w dół. Prawa noga w dół, lewa noga w górę. I teraz w tej pozycji skręcam się i staram się zobaczyć, co widzę za lewym ramieniem. Równocześnie w tej pozycji wykonuję głęboki wdech. Wypełniam powietrzem i brzuch, i żebra. Zaciskam, chwilę trzymam, przeciągając się tak mocno jak mogę. Głęboki wdech. Wysuń rękę, wysuń nogę. Napnij z siły. Wypuść, chwilę odpocznij. Głęboki wdech, wypchnij rękę, wypchnij nogę. Zauważ, kiedy włączam rotację wewnętrzną w prawej, mogę włączyć rotację zewnętrzną w lewej. Kiedy włączam rotację zewnętrzną w prawej ręce, rotuję lewą do, zewnątrz, do wewnątrz. Wyciągnij. Ach. Powinno się pojawić niemiłosierne rozciągnięcie od prawego biodra, przez prawe żebra, po prawe ramię. Staram się w tej pozycji poprzebywać 3-5 minut. A w praktyce jest to jakieś 15 głębokich napięć z przeciągnięciem. Każde przeciągnięcie, podczas przeciągnięcia staram się chwilę wstrzymać oddech, bo na pełnym wdechu mięśnie będą pracowały najmocniej. Kiedy zrobisz to ćwiczenko na jednej stronie, w jedną stronę je wykonasz, postaraj się przejść i doświadczyć, jakie zmiany wprowadzasz w swoje ciało. I teraz zauważcie najciekawsze. Pamiętacie chwilę temu na początku, jaki byłem prosty, a teraz zauważcie. Prawe biodro versus lewe biodro. Prawe biodro niżej, lewe biodro wyżej. Dolne żebra. Patrzę, jak oddycham. Lewe żebra wyżej. Prawe żebra szerzej w tym momencie. Obojczyki. Tu jest niemiłość jedna różnica. Zauważcie, gdzie jest mój prawy obojczyk względem lewego teraz. Wyrostki słodkowe kości skoniowych. Lewe ucho wyżej i to zdecydowanie wyżej niż prawe ucho. Rozpracowałem prawą stronę, i od razu powinna się pojawić duża różnica między prawą a lewą stroną. Więc naturalnie, moje zadanie teraz to wyrównać moje własne moje ciało i zrobię ten sam ruch na przeciwną stronę. Przechodzę teraz na swój prawy bok, więc zajmę się lewą połową ciała. Prawa ręka za sobą, lewa ręka nad głową, prawa noga zgięta, lewa noga wyciągnięta. I rozpoczynam od wydłużenia i wkręcenia. Kostki, kolana, biodra. To jest taki spiralny ruch, który wychodzi od kostki, a kończy się w zasadzie na samym kciuku. Głęboki wdech. Napinam się, przyciągam. O, I wydech. Trzymam, trzymam. O, tutaj się sapie, wzdycha. Tak naprawdę poczujecie się jedno Każde takie sapnięcie daje wam trochę luzu i trochę zapasu miejsca w waszym ciele. Dech, trzymaj, przyciągnij. O, wyluzy. I jeszcze raz, głęboki wdech. Ręka wysoko, noga nisko. Ach. Ach. Jeszcze raz. Ach. Tak jak powiedziałem, 15 powtórzeń. W po tym ćwiczeniu na samym początku, kiedy będziecie wykonywać, zdziwicie się, jak silne zakwasy pojawiają się na drugi dzień. Wydaje się, że to jest tylko rozciąganie, ale nie, moi drodzy, to jest przeciąganie. W momencie, kiedy wydłużam lewą połowę swojego ciała, szalenie mocno muszę skrócić prawą stronę mojego ciała. Mięśnie nie są w stanie się wydłużać, tylko skracać. Więc wydłużenie po lewej uzyskuje poprzez skrócenie prawej. Wydłużenie po prawej poprzez skrócenie lewej. Stąd równocześnie to jest ćwiczenie rozciągające i silnie działające ćwiczenie siłowe, izometryczne. Stąd nie jest to tylko takie lajtowe, błahe przeciąganie, rozciąganie swojego ciała. To zapraszam z powrotem do lustra i zobaczmy ponownie. Kolce biodrowe były krzywe. Na szczęście pięć sześć przeciągnięć spowodowało, że kolce są już ustawione równo. Dolne żebra. Okej, okay. wyrównały się całe szczęście. Obojczyki. Równo. Wyroski sutkowe. Równo. Zobaczcie, niesamowite. Człowiek jest w stanie być jak kameleon. Mogę zmieniać kształt w każdej porze dnia i nocy mogę zmieniać kształt, kiedy tylko mi się to podoba. Wady postawy nie są czymś utrwalonym, wady postawy nie są czymś statycznym, że tak powiem. Wady postawy to kontrola waszej głowy i to, jak wasza głowa rozumie waszą postawę ciała. Im więcej ćwiczeń, takich jak właśnie sugeruję wam w pranę, będziecie wykonywać, tym lepiej kontrolujecie swoim układem nerwowym, swoje własne ciało i ono lepiej jest, że tak powiem, sterowane. Więc samo ćwiczenie niewiele ma wspólnego z korektą ustawiania miednicy szyi, ale ma bardzo dużo wspólnego z waszym mózgiem i z tym, jak wasz mózg wysyła komendy do waszych barków, waszych bioder, waszych kolan i to, tego, jak wasz mózg rozumie waszą postawę ciała. No i teraz część z was może się wręcz oburzyć, bo powiecie, no jak to, co ten gość gada, przecież ja chodzę na jakieś serie 20-30 masaży, albo w ogóle ortopeda mi jakiś gorset zapisał mięśniowy, mięśniowy który wspiera moje mięśnie, żeby się wyprostować i mówi, że to będzie latami trwało. Słuchajcie. Ten efekt, który Wam tutaj zaprezentowałem, nie jest efektem permanentnym. To nie działa tak pięknie, że 3 minuty poćwiczę sobie i przez 30 lat, kiedy jakoś wadę postawy ze swoją nosiłem, już wszystko zniknęło. Nie ma magicznej tabletki, nie ma magicznego lekarstwa. Tak naprawdę, tak szybko jak Wasz układ nerwowy zaadaptował się do nowej sytuacji, tak samo on się zaraz zdeadaptuje, tak można powiedzieć, i zapomni o tym, co zrobiliście. I na tym polega właśnie cała magia treningu, że regularna tresura, regularne powtarzanie bodźca powoduje, że w końcu w waszym układzie nerwowym ten sposób trzymania prostej postawy się utrwali. Moja obserwacja jest taka, że 4 do 6 tygodni codziennych ćwiczeń spowoduje, że nagle o każdej porze dnia i nocy, kiedy będziecie wstawać, kiedy mieliście krzywą miednicę, chociażby ustawicie się: O, miednica jest prosta, nie muszę o tym myśleć, o, mam proste barki. I tak działa właśnie PRANE, czyli Program Rozwoju Naturalnej Elastyczności. Macie tam do wyboru 14 ćwiczeń, wybieracie sobie te, w których jesteście najsłabsi i codziennie je mielicie. Jeżeli macie czas, możecie ćwiczyć 14 ćwiczeń dziennie. Ćwiczenia, które uwzględniają pracę na całym ciele, zaczynając od stóp po malutkie palce dłoni. Cała powięź i cały układ nerwowy idą do pracy naraz. Dzięki czemu integrujecie bardzo wiele modułów z sobą. Dzięki temu uczycie swoją głowę, w jaki sposób macie stać, biegać, skakać, siedzieć, dzięki czemu jesteście długo i trwale równi, zbalansowani i wyluzowani. Ja już dzisiaj wam dziękuję za uwagę. Jeżeli takie formy balansowania ludzkiego ciała wam przypadły do gustu, odsyłam was do mojej platformy online, gdzie znajdziecie więcej takich rozwiązań, więcej ćwiczeń, a ten ta śrubka jest jednym z ćwiczeń prane. Dzięki za wszystkie suby, za wszystkie komentarze, które zostawiacie pod filmami i do zobaczyska już wkrótce. Pozdrawiam Was. Marek Purczyński.